Witam gorąco w ten mroźny poranek. Ja nazywam się Agata Swornowska i dzisiaj staję się agroturystką. Właśnie wyjeżdżamy z Warszawy. Jedziemy do miejscowości Szyldak, to jest w województwie warmińsko-mazurskim. Odwiedzimy gospodarstwo agroturystyczne u Antosi. Daleko im jeszcze do ideału, ale ja postaram się im pomóc, jakoś doradzić. Jesteśmy gotowi, więc w drogę! Przed nami dystans około 215 km do pokonania. Jedziemy drogą E77, popularnie zwaną Siódemką, na północ, jak na Olsztyn. Województwo warmińsko-mazurskie powitało nas piękną zimową scenerią. Trasa początkowo bardzo łatwa, zaczęła się komplikować na ostatnim odcinku. Wiedzieliśmy, że mamy zjechać z Siódemki za Olsztynkiem, jednak gdzie dokładnie i w którą stronę, tego nie byliśmy już pewni. Zauważyliśmy ogromny szyld Kraplewo, jednak nie widniała pod nim żadna informacja o dojeździe do gospodarstwa u Antosi. Zaryzykowaliśmy i skręciliśmy. Kilka kilometrów dalej, kolejne rozwidlenie dróg. Szukamy gospodarstwa u Antosi. Ja tutaj widzę agroturystyka, pokoje, ale czy to jest to gospodarstwo, którego szukamy? Nie mam pojęcia, więc błądzimy dalej. Mieliśmy szczęście. Droga, którą wybraliśmy, okazała się właściwa. Właściciele gospodarstwa, pan Marek i pani Elżbieta, już na nas czekali. Po opowiedzeniu im o naszych trudnościach z trafieniem do celu, obiecali przygotować i zawiesić szyld. Pani Ela zasugerowała nawet, że może go sama namalować. Trzymamy za słowo. Zainteresował nas kiepski stan budynku, w którym znajduje się kwatera dla gości. Jak reagują turyści, jak to widzą? To znaczy w tym roku nie mieliśmy turystów, bo ja po prostu odmawiałem z tego względu, że sam. Bo sam robiłem. W tym roku zacząłem robić dach rynny i całe ocieplenie styropiane. Ta przyszła zima. Obiecuje pan, że 1 maja będzie gotowe? Zima będzie do połowy kwietnia i co? I wyjdę trochę nie za ciekawy, nie? Czy pan obiecuje, czy nie? Układ, środek maja. 20. 15. 19. Panielu? 15? Najlepiej to bym chciał 21 maja, bo akurat się tego dnia i tego miesiąca urodziłem. Pierwszy sukces za nami. Udało nam się zmobilizować pana Marka do szybszego zakończenia remontu i ustaliliśmy oficjalnie dzień jego urodzin, 21 maja, za datę rozpoczęcia sezonu dla gospodarstwa u Antosi. Gospodarstwo u Antosi powstało w 2006 roku. Państwo Marek i Ela zakupili ziemię 3 lata wcześniej. Początkowo chcieli tu prowadzić fermę strusi. Nabyli kilka dorosłych partych zwierząt. Biznes szybko okazał się jednak nieopłacalny. Pod wpływem agroturystycznej mody właściciele zdecydowali się na stworzenie gospodarstwa dla turystów. Na razie u Antosi może zatrzymać się jedna rodzina. Na poddaszu została przygotowana część dla gości. Składa się z salonu, sypialni i łazienki. Sypialnia połączona jest z łazienką. Innej możliwości nie było, żeby zrobić ją większą. Po prostu tu są koty, tu jest natrys. Ta zasłona chyba jest za duża, co? Tak. Pomieszczenia, choć skromne, to czyste i schludne. Pani Ela zadbała o drobiazgi. Ozdoby na półkach i kultowe dekoracje mają wprowadzić gości w domowy nastrój. Właściciele mieszkają w tym samym budynku na parterze. Chcą jednak rozbudować bazę noclegową dla gości. Budynek obok, który dziś jest pomieszczeniem gospodarczym i stodołą, ma zostać w przyszłości kwaterą dla gości. Plany są ambitne. Ja nie chcę właśnie czegoś takiego chwilowo. Ja bym tak, na zewnątrz nic nie będzie robione, tylko wymalowane. Od środku będzie ocieplenie i jeszcze jedna ścianka. Tam będzie w rogu kominek. To wszystko będzie wyrzucone, tylko stare belki muszą zostać. Tu będzie taki duży salon.
Schody będą na górę i będą grube dechy, bo to będzie jeszcze o metr podniesione. Brzmi pięknie, ale na razie nie widać, by cokolwiek działo się tu w tym kierunku. Czyli z tego, co pan mówi, projekt już w głowie pan ma? Ależ w tamtym roku już go miałem. Dlaczego nie weźmie pan kartki papieru i nie narysuje? Nie zaprezentuje komuś, kto mógłby to dla pana zrobić. Nic za darmo nie robi. A dowiedział się pan, ile to kosztuje? Dzwonił pan? To znaczy, rozmawiałem z takim znajomym, który na takich rzeczach się zna. Trzeba porównać kilka firm, kilka ofert i wybrać tę, która jest najlepsza. Jedna osoba mówi jedną cenę, druga mówi drugą cenę. Nie ma czegoś takiego, że te ceny są identyczne. Nie, oczywiście. Jaka jest renoma firmy, ile jest tam klientów. Może być nawet mniejsza firma, jeżeli pan ma do niej zaufanie, wezmą mniejsze pieniądze, ale zrobią panu to dobrze. Tylko trzeba się tym zainteresować. Chcieliśmy pomóc panu Markowi znaleźć w internecie kilka ofert firm projektujących wnętrza. Okazało się to jednak niemożliwe. Więc zerknijmy sobie do internetu. Jest, prawda? No jest tutaj problem, bo na dzień dzisiejszy na razie nie mamy. Czasami ten internet potrafi szkody zrobić. Komu? Dzieciom. Bo dzieci są już później tak trochę leniwe, że w ogóle na dwór nie chcą wychodzić. Ale... Wiem, do szkoły... Tu jest właśnie rodziców, żeby tego pilnowali. I to rodzic ma ostateczne zdanie. No, a nie dziecko. W dzisiejszych czasach żaden biznes nie może obyć się bez internetu. Państwo Marek i Ela mają dwójkę dzieci. Dla nich internet może być oknem na świat. Jasne, że nie należy pozwalać dzieciom na nieustanne siedzenie przed komputerem. Jednak kontrolowane korzystanie z internetu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No tak, trzeba to przyznać. Nie byliśmy przygotowani, a w czerwcu nam odcięli. I dlatego na razie do końca roku na pewno nie będzie. Po nowym roku złożymy wszystkie dokumenty i myślę, że w lutym już będzie bezprzewodowy. Trzymam was za słowo. Przygotowaliśmy dla was niespodziankę. Pani Mariola Platte chce dla was coś powiedzieć. Plattówka. Gospodarstwo pani Marioli Platte oddalone jest o 12 km od kwatery u Antosi. Pomimo tak niewielkiej odległości, właściciele wcześniej nie utrzymywali ze sobą kontaktów. W tym przypadku dwa gospodarstwa zostały połączone dzięki nam, dzięki telewizji. Nie trzeba było szukać daleko, by uzyskać pomoc. Warto się przełamać i mówić głośno o swoich problemach. Może się okazać, że bezcenną dla nas poradę uzyskamy od sąsiada. Mariola Platte. Przede wszystkim jestem gospodynią gospodarstwa agroturystycznego Plattówka. Poza tym staram się robić coś dla regionu. Jestem prezesem lokalnej organizacji turystycznej zachodniomazurskiej. Jestem także wykładowczynią rekomendowaną przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne i uczestniczę w autorskim kursie agroturystycznym na terenie całej Polski. Istnieje kilka sposobów dofinansowania początkujących gospodarstw agroturystycznych. Część dotacji pochodzi ze środków Unii Europejskiej, z programów operacyjnych rozwoju obszarów wiejskich i stąd mogą uzyskać kwaterodawcy potrzebne na to środki. Ja uważam, że są one o wiele bardziej dostępne niż poprzednie programy, dlatego że w tym jakby finansowaniu otrzymuje na konto rolnik czy też mieszkaniec wsi kwotę, o którą zabiega, do 100 tysięcy na gospodarstwo rolne. I rozlicza się w ciągu 2 lat w trakcie trwania tej inwestycji z pieniędzy, które już otrzymał. Dawniej trzeba było najpierw wyłożyć swoje pieniądze, potem dopiero otrzymywało się zwrot i to było znaczne utrudnienie. W każdym województwie są też agencje rozwoju regionalnego, które posiadają linie wspomagające małe i średnie przedsiębiorstwa. I jest szereg banków, które udzielają pożyczek. Oczywiście nie ma w ogóle sensu staranie się o te środki, jeżeli nie mamy wewnętrznego przekonania, że jesteśmy gotowi, żeby świadczyć usługi dla innych ludzi w swoim własnym, prywatnym domu. I tutaj przełamanie tej pierwszej blokady, czyli że my chcemy, my potrafimy, my chcemy dzielić się urodą tego miejsca, pięknem tego krajobrazu,
naszym ukochanym miejscem, które wybraliśmy sobie na życie, prawda? Ale musimy je dostosować dla gości. W związku z tym są nam potrzebne pieniądze. Da kredyt nam bank, dlatego że jesteśmy posiadaczami ziemi, swoich budynków, jakiegoś potencjału, pomysłu dobrego. W związku z tym mamy duże szanse, żeby ten kredyt uzyskać. Może mnie to zniechęciło, jak byłem 4 lata temu w tym banku i ta pani powiedziała, że byłem już wtedy za stary, a chciałem nieduże pieniążki i może dlatego podcięła mi skrzydełka. Ale proszę mi wierzyć, czasy się zmieniły. Bank z przyjemnością da wam kredyt, tylko wy musicie tego chcieć. Ja mam wrażenie, że już po prostu na początku nie bardzo chcieliście i dlatego tak wyszło. Nie przeczę, być może, że tak było. Baliście się, że być może nie uda się spłacić. O, to jest właśnie to. To jest najgorsze, że jeżeli człowiek nie jest do końca tak przekonany, że coś wyjdzie z tego, a trzeba niestety spłacać i to z odsetkami takimi wtedy powiedzmy sporymi. Zawsze wychodziłem z założenia, że robię na tyle, na ile mam pieniędzy. Ale to w tych czasach przeciąga się w długie lata i to nie ma wtedy żadnego sensu. A tu trzeba wziąć od razu większe pieniądze i szybko to zrobić i w krótkim czasie to się zwróci. Kolejny sukces za nami. Przekonaliśmy pana Marka do ponownego starania się o kredyt. Zachęcam, żeby wejść na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tam są zawsze ogłaszane warunki, terminy naboru i formularze, które można pobrać z internetu. Warto odwiedzić także strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to jest instytucja finansująca. Ja bardzo gorąco zachęcam, żeby wejść na stronę www.agroturystyka.pl, bo tam znajdą Państwo wszystkie przepisy prawne. Można podejrzeć, jak inni wykonali już ze środków unijnych i jakie inwestycje. Agroturystyka jest oczywiście moją pasją i bardzo chętnie dzielę się wiedzą, doświadczeniem, jakie przez te 16 lat nabyłam. Także zagroda u Antosi może liczyć na moją pomoc.